Ja, gdybym nie wysłał własnych pieniędzy, własnego czasu też na początku, w siebie i w słowo wiedzy, w edukację, w pakowanie wiedzy do głowy, to na pewno nie bym, bym tu, gdzie jestem teraz. Nie bym w stanie zarabiać takich pieniędzy. Jedna z kluczowych zasad biznesowych, które ja stosuję, czy w nieruchomości, czy, 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 nieruchomości, czy w biznesie, to jest nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszu. Chodzi o to, że te jajka symbolizują biznesy, które macie, aktywności, które macie. I wyobraźcie sobie, że macie swoje działalności, załóżmy usługowe, robicie jakieś tam inne projekty, wszystko jest na jednym nipie. I wszystko jest w jednym koszyku. Jeżeli koszyk, wy się potkniecie, jakkolwiek, jak to w życiu bywa, bywa różnie. Koszyk wam spadnie na podłogę, to wszystkie jajka się stłuką. I wszystko, na co pracowaliście całe życie, idzie w szlak. Nie ma tego. I. Żyjemy w czasach, gdzie to jest coraz bardziej prawdopodobne, że to się może wydarzyć. Ja mam taką zasadę, że każdy biznes, który prowadzę, każdy mam w osobnej spółce. Osobnej. Mam yy, projekty deweloperskie, mam każdy projekt deweloperski w innym podmiocie prawnym. Na przykład flipy, to jest coś, co jest jakby jednym biznesem, więc mam też w jednej spółce. Moje inne, każdy startup, który mam, każdy biznes, który mam, jest też inny, w innym podmiocie, w innej działalności. Bo sobie, że mam, mam wspólnika w jakimś tam projekcie deweloperskim i on popada w problemy. Różne problemy. Zajmują jego udziały. Komornik zajmuje jego udziały. Syndyk zajmuje jego działy. Wchodzi mi do spółki i mówi mi, i się nie dogadujemy. I jest wtedy problem. Ale to jest problem tylko w tym biznesie, w tym jajku, a nie w całym moim koszu. Czyli tu nie, nie ma naczyń powiązanych tak naprawdę i to nie jest uzależnione wszystko od siebie. I ja najbardziej wiecie, że lubię prowadzić biznes, tu w Warszawie. To jest moje ukochane miasto biznesowe. Ale yy, wiecie, yy, nie dlatego, że. Znaczy powiem wam dlaczego? Może tak. <grydy> dlatego, że w Warszawie. Ja mam większość spółek polesowanych w Warszawie. To jest większość że... większość pokoju, które mam, to są w Warszawie na Nowogrodzkiej. Tak? Najciebie jest po po pierwsze, tam się siedzibie pisu. Ale, ale śmiejesz się tak przypadkowo wyszło. Chodzi o to, że w Warszawie. A szczególnie w trzecim, w trzecim urzędzie skarbowym, jest najwięcej podmiotów na jednego urzędnika zarejestrowanych. Są wszystkie siedziby centralnych yy, dużych firm, podmiotów, funduszy i generalnie jest paranaście razy mniej urzędników na jedną spółkę niż w każdym innym urzędzie w Polsce. Dlatego prawdopodobieństwo kontroli jest, jest statystycznie mniejsze. To statystyka jest. Ja nie, ja nie miałem żadnej kontroli, dopóki nie, nie chciałem zwrotu tak, to generalnie nie jest tak. To jest jedna sprawa. Druga sprawa: jak chcę odzyskać VAT kilkaset tysięcy złotych od Urzędu Skarbowego w Warszawie, to nie ma problemu. Dużego. Bo problem nie zawsze, tak? Nie ma dużego problemu. Jak chcę go odzyskać w, w Lublinie, to generalnie jest, wiecie, jest wielka afera. Skąd te pieniądze wziąć teraz? W Lublinie, w Warszawie, robiąc milionowe obroty, jestem Maciubki. Jestem szarą myszką niezauważalną, która przychodzi sobie poniżej radarów. W Lublinie jestem potentatem. Albo jestem kurą, którą można wyskubać. Tak? Która znosi złote jaja. Więc wie, wiecie, jakie jak są teraz <dyspozycje>, dyspozycje. Tak. Druga, trzecia sprawa. Jest też jakby inna sytuacja sprawy pewna. Jest jakby większa kompetencja. Też nie chciałbym nikogo obrażać w innych miejscowościach, ale jest większa kompetencja tych urzędników. Jakby jest jeden bardziej... Precyzyjny nurt, bo w małych skarbówkach często pani naczelnik ma różne inne zdania. A co nowa władza, to się zmienia pani naczelnik często. Dlatego ja bym wolał po prostu być tym nurcie, który jest najbliżej ministerstwa, który jest najbardziej pewny, że tak powiem, interpretacja tych przepisów, a niekoniecznie e, gdzieś tam u siebie w Lublinie czy w innych miastach. I to samo też mam, e, zachęcam was. I teraz ja rejestruję po prostu siedzibę spółki tam, gdzie chcę i tam, tam generalnie mam spółkę zarejestrowaną. Natomiast ja sam płacę swoje podatki, i większość podatków, które płacę, pacę w Lublinie. Lokalnie. Bo to są moje pity, moje dochody z moich innych spółek, głównie osobowych, i ja większość pieniędzy, które płacę, niestety, ale też mogę to sobie wybrać, gdzie to płacę w Lublinie. Tak jakby tak patriotycznie trochę, bo tam, tam jeżdżę po drogach, tam, tam mnie chroni, yy, policja. <grym <grym> <grym> Załóżmy, I, i tam po prostu żyję. I, I co jeszcze, jeżeli chodzi o, o, o spółki, to jest dużo, dużo łatwiejsza opcja, żeby konfigurować biznesy. I, ale nie powiedziałem najważniejszej rzeczy, tak? To odpowiedzialność. No, odpowiedzialność to jest coś, co po prostu. Jak zakładam biznes, to wiem, że konsekwencją ryzykuję tylko tyle, ile jest kapitału w tej spółce. Tylko tyle. Tak może być, aż tyle też. Ale to jest moje jedyne ryzyko. Ja nie ryzykuję. Czymś, co budowałem całe życie, nie kładę tego na szali po prostu. Bo wszystko jest gdzie, pokładane gdzie indziej. Wiem, że są osoby i są y, zawody, które nigdy nie mogą robić tego w ramach innych y, podmiotów niż jedna działalność. Na przykład notariusze, prawnicy, takie zawody reglamentowane, tak? To oni po prostu nie mają wyjścia. Muszą albo spółkę cywilną, albo ewentualnie inna działalność. Ale większość działalności czy większość firm można robić w ramach spółek ZO. I ja miałem, miałem pierwszy, pierwsze dwa lata biznesu miałem działalność gospodarczą. I wiecie co? Ja już nigdy więcej nie założę działalności gospodarczej. Nigdy. Bo wyobraźcie sobie, że prowadzę biznes i mam ileś milionów obrotów, tak? I niech się nie okaże, że źle, źle odprowadzałem podatek. I pójdę do sądu z urzędem skarbowym. To jak sądzicie, komu sąd dzisiaj przyzna rację? Mi czy, czy urzędowi skarbowemu? No jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie. Ja nie czuję się pewnie w tej walce. Dlatego wolę, żeby powiedzieli, że moja spółka niech ma zapłacić ten podatek i stanie się niewypłacalna, niż ja i mój cały majątek. Ze względu na coś, na co nie mam w ogóle jakiegokolwiek wpływu. Coś, co dzisiaj jest nurtem podatkowym albo co jest standardowe jutro będzie yy, interpretowane odwrotnie. Dlatego jakby od razu bywam też prowadzenie działalności. Wydaje się, że jest najtańsza forma, najprostsza. Ale nic bardziej mylnego. Bo jeżeli chodzi o spółki, to dzisiaj CIT spółki Zo wychodzi na 15%. Kto słyszał, że ma być nowy CIT w 2019 roku? 9%. 9%? To się wychodzi, że będziemy żyli w raju podatkowym. Ja jestem pewny, że spółki z, firmy z innych krajów będą uciekali do nas. Anglia przyjedzie do Polski w końcu. No, 9% to jest naprawdę raj podatkowy. Oczywiście to jest dla, dla niewielkich podmiotów, tak? Dla, do 5 milionów euro, złotych tak? e, będzie prawdopodobnie ten limit. Natomiast można parę spółek mieć. Przychodu czy dochodu? Dochodu. Nie, to jest chyba od przychodu e, ten, ten limit. Natomiast ja mam takie zasady, że jakby ja płacę takie same podatki przy moich spółkach, które chronią mój majątek i moją odpowiedzialność, ja jakbym e, prowadził działalność gospodarczą. Identycznie płacę identyczny podatek. Mam spółki komandytowe które tak samo opodatkowują się, jak na podatku liniowym jestem. Teraz większość z Was, albo większość przedsiębiorców, wiecie, kto odradza prowadzenie spółek kapitałowych? Kto jest pierwszym, pierwszą osobą, której dzwoni przedsiębiorca i zapytać się, czy warto założyć spółkę? Księgowa. I wiecie, kto najczęściej odradza założenie spółki? Księgowa. Księgowa jest to osobą, która w pewnym sensie pcha Was tam, gdzie jej wygodniej często. Nie mówię, że każda księgowa jest zła. Ale jak rozmawiam z przedsiębiorcami z Polski, to oni mówią: Nie założyłem spółki ZO, ponieważ księgowa mnie odradziła. A, a dlaczego? W większości przypadków jest tak, że księgowa robi tylko i wyłącznie uproszczoną księgowość. Albo nie potrafi się, boi się i nie chce. Nie mówię, że tak jest zawsze. Bo znam przypadki, że tak odradzały, ale, to, ale prowadzą duże firmy. I. Ale życie jest inne, uwierzcie mi. Nie jest takie jak. Mi też moja księgowa mówi, Panie Danielu. Pan mi dzisiaj płaci na uproszczonej księgowości 300-400 zł. Natomiast, jak wejdziemy na pełną księgowość przy spółce Zo, to ten sam biznes będzie kosztował 1200 Ale dlaczego? Oj, bo ja mam dużo roboty. Teraz płacę za tak naprawdę. Nie płacę za spółkę nic, jeżeli ta spółka nie ma, nie ma żadnych faktur. Ja płacę za każdą fakturę. I płacę mojemu księgowemu z Poznania. Tego nigdy nie widziałem na oczy. Nigdy. Poza Facebookiem. To płacę moim 8 zł za każdą, za każdą fakturę. I jeżeli tam minimalnie jest 50 zł. Czyli jak mam kilkaset faktur, to płacę mu kupę pieniędzy. Ale jeżeli mam kilkadziesiąt faktur albo kilka faktur, to płacę mu naprawdę mało. Raz w roku dostaję mnie pieniądze za sprawozdanie finansowe. I jest uczciwa zasada. Jest robota, to zarabia dużo. Nie ma roboty, to przykłada, za przekładanie dokumenty dostaje grosze. Po prostu. I to jest jeden mit, który trzeba obalić. Drugi to są te podatki. to Niektórzy mówią, że w spółce z O trzeba płacić duże podatki. No i fakt, jest teraz 15% procent u który jak, się jeszcze, jak ktoś chce wypłacić pieniądze do prywatnych kieszeni, to musi zapłacić PIT od dywidendy. Natomiast jak zarabia, uważam, że do 200-300 tysięcy rocznie, to można w łatwiejszy sposób te pieniądze wyciągnąć do swojej kieszeni z jednym podatkiem. Wystarczy je sobie wypłacić z tytułu powołania. Członka zarządu, powołania prokurenta, powołania pełnomocnika bez zusu, z jednym podatkiem dochodowym 18%. Chyba, że też przekroczy próg podatkowy 86 tysięcy. Dlatego, jak ktoś zarabia 200 300 tysięcy, spółka z jest idealna. Jak zarabia więcej niż 300 tysięcy rocznie, czyli robi na przykład 80 flipów w roku, to warto jest po prostu przejść do spółki komandytowej. Ale tu już jakby nie będę poszedł tej struktury. No i trzecia sprawa to, yy, to jest trudność prowadzenia spółki. Powiedzcie, kogoś z Was kiedyś namówiłem, to, to było u mnie na prowadzenie spółki jedna osoba. Ania, gdzie jesteś? Pokaż się. Ciebie też namówiłem. Nie ma Ani. Jest Ania, podniesie rękę, czego nie podaję. Tak, bo Ania na przykład była taka osoba, która mówiła, ale to jest trudne. Tak, Wydawało się, że to jest trudne. A jest trudne teraz? Jest łatwiejsze niż się wydawało. Coś w sensie takiego, że tam nie ma dużo dokumentów. Żeby kupić nieruchomość, to trzeba tylko postawić uchwałę, która jest wzór, tak? Wyrażąc zgodę na zakup albo na, na zbycie. Tylko i wyłącznie. Tam nie ma, nie wiadomo, jakiej księgowości. Przedsiębiorcy, kto co w ogóle prowadzi spółkę pełną, na pełnej księgowości? Słuchajcie, ile ma się więcej roboty niż w przypadku działalności jednoosobowej? Tak samo się trzeba księgowej wysłać te do dokumenty, tak? No Niektórzy mówią, ale tu nie można nic zakombinować ani. Konto prywatne, konto firmowe. No fakt, trzeba mieć dwa konta, prywatne i firmowe. Ja zawsze miałem konto firmowe, konto prywatne. I to nie jest, dla mnie nie bolało. Że mam jakieś wydatki kartą służbową, to traktuję to jako spłata pożyczki udziałowca automatycznie. gdzie nie ma faktury, jest ok. Nie? Albo ja zgubiłem fakturę, a zapłaciłem kartą. Eee, ok, jedźmy dalej. Czyli ja nie trzymam wszystkich w jednym koszyku i uwierzcie mi, znam wielu przedsiębiorców, którym to uratowało majątki ich życia tylko dlatego, że mieli je poukładane w różnych szufladkach. Inwestuj w siebie, to jest kolejna zasada i to jest moim zdaniem jedna z ważniejszych zasad, które chciałem Wam przekazać, bo ja zaczynałem inwestować w siebie od najtańszych możliwych form. Na początku kupiłem sobie jedną książkę, zainwestowałem tam parę, parę dyszek, natomiast później zacząłem ściągać audiobooki z chomika. Wtedy jeszcze były na chomiku, i po prostu wgrywałem na płyty, wypalałem płyty i jak jeździłem w Polskę, byłem handlowcem, to katowałem te audiobooki, aż się płyty zdzierały. Znałem wszystkie na pamięć. Takie audiobooki rozwojowe, motywacyjne, które pokazywały mi, że wcale nie muszę całe życie robić na etacie. Tak to wybrałem Brian Tracy i jeszcze wielu tych amerykańskich różnych autorów. I to było coś, co, co było dla, dla mnie taką dźwignią i pamiętam, e, jak rzucałem pracę na etacie, mówiłem kierownikowi, mówią, masz tu takiego fajnego pendrive'a z audiobookami, też, wiecie, też rzucisz pracę kiedyś. No i mówi, dawaj, co masz I, i wiecie co, i generalnie e, on dalej pracuje na etacie, ale, ale zrobił dużą karierę, ten facet. Nie wiem, czy akurat przez tego pendrive'a, ale na pewno był najlepszym kierownikiem, jakiego miałem w życiu. I co, co ja robiłem? Ja inwestowałem w te audiobooki. Oczywiście to też kilka kupiłem, tak? To, nie jest tak? to nie jest tak, że tylko ściągałem z internetu, tak? No ale to były czasy, w których nikt nie miał legalnego Windowsa. Umówmy się. Kto ma mojego audiobooka w ogóle? Okay. O, mojego audiobooka. Mojego. Książkę? Książkę w wersji audio. Super. Co jeszcze? Ja gdybym nie inwestował własnych pieniędzy, własnego czasu też na początku w siebie i w swoją wiedzę w edukację, w pakowanie wiedzy do głowy, to na pewno nie bym, bym tu gdzie jestem teraz. Nie bym w stanie zarabiać takich pieniędzy. Czyli ja pierwsze pieniądze zainwestowałem czy to w szkolenia, czy to w książki, czy to w ogóle w obycie się z, w, z ludźmi z branży. I na przykład dzisiaj ja pakowałem w swoją głowę kilkaset tysięcy złotych. Parę mieszkań tam wpakowałem. Bo... Oczywiście robiłem to sukcesywnie, nie na dzień dobry wydałem wszystkie pieniądze, no bo to by było głupie, ale im zarabiałem więcej, im widziałem jak duży efekt to daje, to, to po prostu yy, inwestowałem coraz więcej. Najdroższe szkolenie, na którym byłem, to kosztowało 50 tysięcy. I to jest jakby coś, co, gdzie przyjechałem z tego szkolenia, dostałem taki patent, w sensie wymyśliłem taki patent, na którym od razu zarobiłem 500 tysięcy. I nie spodziewałem się tego totalnie. Nie Więc jakby powiedziałem, że nie no patrz, jest, było 50, jest 500. No i powiedziałem, dobra, miałeś rację, wyjątkowo, w, te, w tej inwestycji. A kto się z tym zgadza? Kto też jeździ i uważa, że warto w to inwestować? Super. Na pewno. I jeżeli dzisiaj nie chcecie dużo inwestować, to jest mnóstwo książek, dużo autorów, czy polskich, czy zagranicznych, gdzie tej wiedzy jest mnóstwo. Tylko trzeba po nią sięgać. Jest teraz, teraz jest inaczej, teraz jest na YouTubie tyle wiedzy, polskiej zagranicznej, że ja sam się uczę z YouTube'a. Na przykład rzeczy, których nie wiem. Jak nie wiem czegoś, na przykład, to teraz już nie pisuję w Google, pisuję w YouTube'a. Naprawdę i to, i to jest coraz, coraz bardziej popularne. Kolejna rzecz to jest efekt synergii. Są ludzie na tej sali i są ludzie w waszych otoczeniach, które przy połączeniu z wami będzie warci gdzie jesteście warci jeden, ale z nimi będzie warci 11. W najgorszym wypadku trzy. Czyli to są osoby, które albo Was napędzają, albo uwzględniają Wasze know-how, uwzględniają Waszą czy osobowość, czy kompetencje też. I dzięki temu, że jesteście razem, to jesteście bardziej więcej na rynku i robicie lepsze efekty. Na przykład jest wiele małżeństw, które dzięki, tak, tak, tak prowadzą biznesy. Czyli na przykład żona bardziej prowadzi księgowość, mąż spotyka się z klientami albo odwrotnie. Żona tam ciśnie z klientami, a mąż na komputerze w Excelu siedzi i ciśnie. I naprawdę te osoby właśnie się uzupełniały. Ja miałem takiego wspólnika, który ten efekt synergii wykorzystałem. Ponieważ kupiłem kamienicę, i mówię, kurde, parę lat temu nie, nie robiłem kamienicy jeszcze, a to była ruina praktycznie. Wiecie, sypało się wszystko. Wsadził nasz palec w cegły, a tam, wiecie, pr proch, nie? To była tego typu kamienica. I trochę się bałem, generalnie robić Sam, bo wiedziałem, że to zrobię, ale będzie to trwało dłużej i drożej. Więc co pomyślałem sobie? Znajdę wspólnika, który już tą drogę przeszedł i powiem, słuchaj stary, kupiłem kamienicę okazyjnie, dawaj połowę kasy, wchodzisz w deala. Wchodzę, bo kupiłem tak tanio, że nie opłacało nie wejść. I dzięki niemu ja zrobiłem to znacznie szybciej i lepiej niż to bym zrobił sam. Czyli on był takim, jakby dla mnie, partnerem do tego, żeby dzięki temu była ta synergia. Ja znalazłem okazję, wymyśliłem cały model biznesowy, jakby go wdrożyłem. Natomiast on powiedział, on się zajął takimi technicznymi pułapkami, które czekają na właścicieli kamienic. wiecie o co chodzi zresztą, tak? Co niektórzy. Nie, nie raz pewnie otworzyliście pewnego trupa w szafie, który siedzi. I tak jest w kamienicach. Myśl w dużej skali. Ja zacząłem zarabiać naprawdę duże pieniądze. Dopiero wtedy, kiedy zacząłem wierzyć w to. Że mogę zarabiać te pieniądze. Ja nie byłem 5 lat temu mądrzejszy niż jestem. Trochę więcej doświadczeń mam dzisiaj, prawda? Natomiast wszystkie rzeczy prawne i wiedziałem już wtedy. Natomiast to, to, że uwierzyłem w to, że można zarabiać duże pieniądze, to, to dzięki temu to, to zarabiam, bo ja na przykład nie, nie uważam siebie za osobę wybitnie uzdolnioną dzisiaj. Ja na przykład jeszcze 3 lata temu, to miałem, srałem w gacie, jak miałem wystąpić przed studentami. Po prostu, 20 studentów. Cały blady, czerwony. I dalej to nie jest dla mnie proste. Ja nie jestem urodzonym mówcą. Natomiast jakby z każdym, ze spotkaniem z wami jest mi coraz łatwiej. I yy, do czego chciałem zmierzyć? Bo, 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 bo zgubiłem wątek. I jeśli chodzi o, o tą dużą skalę, to ja kiedyś myślałem o tym, jak zaczynałem biznes, żeby dobra, zarobić te tamte parę tysięcy, później, że paręnaście, później, zarobię, żeby zarobić parę dziesiąt. Jak już zarabiałem parę dziesiąt, to myślę, po co mi więcej? Przecież więcej nie potrzebuję. No ale wymyśliłem sobie, że będę zarabiał sto parę dziesiąt, czy kilkaset nawet miesięcznie. I ja nie uważam, żebym dzisiaj był mądrzejszy, bardziej zdolniejszy, inteligentniejszy od siebie, czy od Was. Ja po prostu uważam, że mam te pieniądze, dlatego że uwierzyłem w to, że je mogę mieć. I to nie ma nic z tym, yy, nie ma nic żadnego yy, fajerwerków. Większość ludzi nie ma tych pieniędzy, bo wie, że, bo wie, że nie może ich mieć. I mają rację. Jeśli ja to wierzą. I tu jest dużo motywacji, ale powiem Wam taki przykład. Ja mam wiele ułomności w swoim ciele i w sobie. Jedną z moich ułomności jest to, że ciężko mi się pisze. Maile, Ciężko mi się czyta nawet. Dokoncentruję się. Nie wiem, czy to jakaś dysfunkcja, na pewno jakaś. I mam na przykład, jak czytam maile, mam taki skrót klawiszowy i taką szczekaszkę. I ona mi czyta. W moim tempie. Ba, 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 ba. Jak czyta wolno, to nie rozumiem. Musi w moim tempie. I mój księgowy też mówi w moim tempie, dlatego się dogadaliśmy. <laughs> Ale zmierzam do tego, że ja mam zaawansowaną dyslekcję, dysgrafię i dys dys wszystko. Nie, dyskalkuluję akurat nie. Liczyć potrafię, na, na szczęście. I tu się uzupełniam z moją żoną. Bo ona świetnie czyta, świetnie pisze, ale liczyć nie umie. Ja umiem liczyć. Słuchaj, nie wiem, nie mam pojęcia, ale chodzi mi o to, że ja jako zaawansowany dyslektyk na maturze miałem papiery na to, że nie muszę ładnie pisać i pisać poprawnie. Prześlizgnąłem się jakoś przez szkołę średnią i napisałem dwie książki. No jestem autorem dwóch książek. Ile osób z Was ma, ma jakby świetną rękę do pisania? Ma świetne, lekkie pióro i na, nie napisało ani jednej. No, wiele osób z Was, prawda? Ja naskrobałem, na, napisałem swój rękopis, jakby swoją książkę, ale użyłem po prostu pracy innych ludzi do tego, żeby złożyli w to w logiczną całość. Żeby tam nie było błędów myślowych, błęd, takich błędów, które słyszycie pewnie w moich wypowiedziach. Tylko ta, tam jest logiczna całość, że tą książkę się łatwo i przyjemnie czyta. Prawda? Ktoś to po prostu zredagował, poukłada słowa w po nim kolejności. Ktoś chciał moją książkę? Was? Którąkolwiek? Okej, okay, to ktoś nie, ktoś nie czytał w ogóle mojej książki? Nie, nie. Zostajecie, spokojnie. I chcę wam powiedzieć tak, że ja jako dyslektyk napisałem dwie książki. I ja wiem, że mam jeszcze coś lepszego. Na moim szkoleniu był ostatnio człowiek, który ma o wiele, lepszy, o wiele większą dysfunkcję niż ja. Jest niedowidzący. Ja miałem w ogóle dylemat moralny, czy go na to szkolenie zaprosić, czy wpuścić. Bo jak mi sugerował od razu, że ma taką dysfunkcję, ma 5% widzi. 5% widzi. Czyli jak siedziałem z nim przy stole na obiedzie, to mówił, że Daniel widzę tylko białą koszulę, w której jesteś dzisiaj. Nie widział nic. A wiecie, że ten gość zrobił cztery flipy już? Cztery flipy zrobił. I on generalnie ma taką wyobraźnię, tak potrafi ma wyobraźnię przestrzenną, że on robi remonty i przebudowy. On ścianki przerzuca, lodówki przesuwa, kuchnię projektuje. Naprawdę. I to jest, to jest dla mnie mega przykład, że jeżeli ludzie, którzy mają wszystko, nogi, ręce, wszystko na miejscu, potrafią liczyć i myśleć, nie robią flipów, bo się boją, a on generalnie nie widząc tych mieszkań, i je robi. Ja się śmiałem do niego, słuchaj, stary, to ty robisz te, te flipy jak ja. Też ich nie widzisz. I ma, jest, jedziemy na tym samym wózku. Jest bardzo fajny gość, i naprawdę będę chciał z nim nagrać jakiś filmik, po to, żeby pokazać innym ludziom, że można to robić. I nie trzeba mieć wcale nie wiadomo jakich e, talentów czy zdolności. To jest naprawdę mega przykład. E, I nawiązując do tego, myślałem o dużej skali, to ja pamiętam, jak miałem łóżko piętrowe, bo mieszkałem z siostrą w pokoju, który miał może. 4 metry, zmi to, że jak było łóżko piędrowe, to ono ledwo wchodziło między ściany. Takie dziecięce, nie? I jak ja pamiętam, ja mówię swojej mamie do tej pory, że ja nie urosłem wyższy, dlatego że mi ściany nie pozwalały, tak? Bo, bo spałem cały życie skulony. Ale pamiętam, że na tym łóżku piętrowym cały życie spałem na górze, ale w pewnym momencie, jak już byłem starszy, to już spałem na dole, bo byłem większy niż moja siostra, dlatego ryzyko, że spadnę było większe. I. Były takie deski, które trzymają te, yy, moją siostrę nade mną, i na tych deskach napisałem sobie, że chciałbym zarobić 50 tysięcy w rok. To był mój cel. Wtedy pamiętam. I nie mam już tej deski, ale pamiętam, że to było dla mnie wtedy taki big dream. Takie coś po prostu, że wtedy zarabiałem może 20 parę tysięcy. To było razy dwa. To było coś, co po prostu było moim marzeniem. No, a dzisiaj te 50 tysięcy ma całkowicie, no wiadomo, inną wartość nabywczą, ale ma jakby. W mojej głowie powstały, jakby przekonwertowałem to, dodając zero. I, już jest, i, i jeszcze mówiąc o, o tym, że to może być miesięcznie. Nie? Ale jeżeli chodzi o skalę, to zapiszcie sobie teraz, dobra? Ile byście chcieli zarabiać miesięcznie? Ile to by było dla Was OK, tak? Żeby generalnie mieć palec w nosie. I nic, żeby Was nie interesowało, dobra? Miesięcznie. Na Wasze wydatki. Ja nie będę was pytał o to, ok? Nie, nie bójcie się. Hm. Ile byście chcieli? Jak, ktoś mnie kiedyś zapytał. wiemy, że to jest duży dyskomfort, się, się o to pyta, i mało kto o tym myśli. Ile by chciał. I nieważne, ile byście wpisali, ja jestem pewny, że jesteście w stanie zrobić przynajmniej dwa razy tyle. To jest moja pewność. I, i gdyby był naprawdę do dobry zakład, to bym wam to udowodnił. Naprawdę. Ale idźmy dalej. Ostatnia, ostatnia zasada to jest: jeżeli chcecie dojść do momentu, w którym jest ktoś, kto już tam doszedł, to po prostu naśladujcie go. Znacie sobie osobę w waszym środowisku, być może w rodzinie, być może w pracy, być może na rynku, osobę, którą, której sukces chcecie powielać, którą chcecie naśladować i po prostu za nią podążajcie. Ale w sposób, powiedziałbym, taki inteligentny. Mam kolegę, który mi powiedział kiedyś Daniel, będę Ci kopiował. I co zrobił? Skam? Nie. Nie, Porsche chciał kupić. Używane. Jakiegoś starego boksera za 50 tysięcy i mówił, też będę na Porsche. A ja mówię, nie, po pierwsze nie kupuj tego Porsche, bo to nie ma sensu. Natomiast druga rzecz, którą się zrobił, kupił sobie franczyzę biura nieruchomości. Powiedział, ja chcę być jak Ty. Mieć biuro nieruchomości, robić deale, i generalnie myślał, że mam te wszystkie moje pieniądze, biznesy i to wszystko, dzięki temu, że mam tych ludzi, mam to biuro nieruchomości. A to nic bardziej mylnego. On chciał osiągnąć moje wyniki, moje rezultaty, patrząc na moje owoce, tylko i wyłącznie, patrząc powierzchownie. Ci powiedział, będę jak Siwiec, będę miał biuro nieruchomości, deale same się będą robiły, same będą przychodziły. I kupił sobie franczyzę e, biura nieruchomości, północ nieruchomości. I tam. Myślał, że kupi know-how, oni mu dadzą wszystko na tacy. I powiedział, ja będę miał ludzi, będę ich wysyłał na szkolenie do centrali, tam im będą prali mózgi, oni będą przyjeżdżali do Lublina i będą robili dla mnie. A ja będę tylko z batem i tam siedział i kazał im pracować. No jak się okazało, on ich wysyłał do tej centrali, ale ci ludzie generalnie nie chcieli pracować, bo nie miał kto ich wdrożyć, bo on nie potrafił tego robić. On myślał, że on kupi know-how i już wszystko będzie, wiecie, zrobione, samo się będzie kręciło, on tylko będzie sprawdzał, czy oni wchodzą, wychodzą do biura. Tak się nie stało. I po, po roku czasu, kiedy on dokładał tego interesu, jak mi o tym powiedział, że tak sobie wymyślił, tak sobie zrobił, to mówię: To się nie zapytał o to. Nie, nie, on się mnie zapytał: To czego mi teraz dopiero mówisz? To było mi zapytać, czy, czy to warto zrobić. Nie? Czy warto założyć to biuro i warto otworzyć to biuro. Ja dzisiaj, dzisiaj, jakbym miał otwierać biuro nieruchomości i byłbym na, na początku swojej drogi to bym tego biura nie otworzył, ale zaraz powiem dlaczego. Są to pośrednicy? Dzisiaj? Na pewno są, nie? Super. I to jest super praca, można się super realizować, jak ktoś to lubi i ktoś się w tym, w tym czuje dobrze. Ale jest inna rzecz, która, której ja, ja nie wierzę w tej, w tej branży, Żeby można zarabiać milion złotych będąc pośrednikiem albo w Polsce, albo mając agencję nieruchomości. Ktoś zna kogoś, kto zarabia ponad milion złotych rocznie prowadząc agencję nieruchomości? Ktoś zna w ogóle taką osobę? Widział to, tak, Milio miliony? Okej, okay. jest taka jedna osoba, być może, tak? Może jest ich kilka w Polsce. Ja nie byłem taką osobą. Wiecie dlaczego? Bo ile się na transakcja w Polsce, no załóżmy w Polsce, czy na Warszawie, ile się na transakcjach na rynku? 500 tysięcy? Więcej? No 500, tak? I na przykład w Warszawie jest 500. Ile się na prowizja wynosi? 3%, tak? No właśnie, ale mówmy o średniej, średniej, dobra? Bo teraz każdy ma inny know-how, każdy pracuje inaczej. Załóżmy 3000. to jest 15 koła. I teraz, ile z tego bierze agent? Średnio bierze około połowy. Tak, ja wiem, że już biorą 30%, 40%, niektórzy biorą 60%. Można przyjąć, że się na połowę w Polsce biorą agenci. Czyli właścicielowi biura zostaje z takiej prowizji 7,5 koła. Natomiast jeszcze do tego odchodzi VAT. I tego VAT-u jest, załóżmy, przy 7,5 tysiąca to jest przynajmniej te 1,5 tysiąca, tak? To jest 6 netto wychodzi, tak? W zakrągleniu. I teraz tych 6 netto trzeba jeszcze opłacić reklamę, biuro, wszystkie koszty, osoby administracyjne, które tam są, do obsługi tych agentów. No to załóżmy, liczmy na to, że to jakieś... No załóżmy, niech to te 2 tysiące odejdzie. Czyli zostanie nam 4 tysiące z każdej prowizji. To, to nie jest źle. I teraz, bo w każdym innym mieście w Polsce jest gorzej. Ja to liczę indywidualnie yy, dla każdego. I teraz 4000. To ile trzeba zrobić dzieli w ciągu roku, transakcji, tak agencja musi zrobić, żeby zrobić przynieść bańkę właścicielowi na czysto? 250. To jest ile to jest yy, miesięcznie, to jest ile? To jest. Nieważne ile dziennie, ale jakby ile jest, jest miesięcznie? Yy, 20, tak? 20 i, yy, ile średnio agent robi transakcji? Dobry agent robi 3. Słaby agent robi 0. Albo jedną. Nie? I teraz yy, yy, musi mieć przynajmniej parunastu agentów, kozaków takich, wyjadaczy, żeby robili wam po trzy transakcje. I teraz taką firmę się buduje lata. W pierwszym roku nikt nie, nie zatrudni parunastu zajebistych agentów, bo samo musi być zajebisty, żeby, żeby ich wyszkolić. A to też lata trwa. Dlatego, jeżeli ktoś chce dzisiaj otwierać biuro i to tam zarobi pieniądze, godziwe pieniądze kupę kasy może zrobić, naprawdę. Wybuduje dom, kupi samochód, będzie miał na życie. Ale nie będzie ciężko się stać milionerem prowadząc agencję nieruchomości. Znam nawet właścicieli życiowych agencji, gdzie oni też nie zarabiali wielkie pieniądze. Na przykład ja, pod moim wpływem właściciele Freedom Nieruchomości sprzedali swoje udziały w Freedom Nieruchomości i zaczęli flipować i robić deweloperkę. Po moim szkoleniu. Struktura właścicielska się zmieniła w połowie. Bo oni zobaczyli, że to, co robili, to jest solidna robota, Budowanie dużej sieci, ale zobaczyli też, że można zarabiać duże pieniądze nie posiadając wielkich struktur, wielkich ilości ludzi. ludzi. Czyli ja uważam, że trzeba się naprawdę na zapierdzielać w tym biznesie, żeby zarobić duże pieniądze. To jest druga sprawa. Ile trwa zbudowanie takiego biura? No parę lat. I co jest jeszcze najważniejsze? Żeby zarabiać taki, robić takie wyniki non-stop, trzeba tego biznesu pilnować. To nie jest tak, że weźmiecie sobie menadżera i on będzie do końca życia generalnie ludzi tam z batem popychał, i będzie przynosił wynik. To nie jest takie proste. Jak ten menadżer generalnie spadnie, bo motywacja zwolni się, wpadnie w depresję, cokolwiek będzie stanie, cały zespół może leżeć. Ludzie się pozwalniają, rozsypie, wam się biznes. I ile on będzie warty? Nic, jak nie będzie tych ludzi. Sama, sama marka firmy nie jest nic warta bez tych ludzi, którzy tam pracują. I ja sobie to uświadomiłem w pewnym momencie, że zarabiam duże pieniądze, ale nie tak duże jak na inwestycjach. I w tamtym roku sprzedałem swoją agencję. I jakbym dzisiaj miał otwierać jeszcze raz agencję, to wie, wiecie, jest dużo plusów w związku z tym, że prowadziłem ten biznes. Przykład, jakie są plusy? No właśnie, okazje to powiedziałbym, że nie. Ja nie kupowałem okazji inwestycyjnych czy na flipa z mojego biura. W większości nie. No znajomość rynku. Tylko znajomość rynku możesz sobie zrobić będąc na rynku, nie będąc agentem, nie będąc w, w, mieć agencji. Ludziom się wydawało, że ja mam agencję, to dile do mnie same przychodzą i mnie pytają, czy chcę je kupić. Tak nie było. Ja kupowałem realnie więcej deali od innych pośredników, niż od moich. Bo jak ja zobaczyłem, że ja moich edukuję, generalnie mówię im, co się dzieje w tym biznesie, to po, po, pokazuję im za dużo wręcz, to oni zaczęli robić to samo, bo, bo nie mieli pieniędzy i wiedzieli, jak to robić. a ja powiedziałem, nie, 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 hola, hola. Odklejam te dwa biznesy od siebie i generalnie moi agenci nie wiedzą nic o flipach, poza tym, że dostają je czasami do sprzedaży. I od tej pory już nikt więcej nie wyciekł stamtąd. Dlatego też nie motywowałem ich, nie mówiłem o tym biznesie, nie pompowałem, żeby oni szukali tych okazji, nie uczyłem ich, jak tego szukać, bo wiedziałem też, że jest duża szansa, że będą to robili, bo już tak się działo po prostu historycznie. I, i można powiedzieć, że teraz mam super doświadczenie, tak. Dzięki temu, że miałem tę agencję, bo ja przeprowadziłem kilkaset transakcji w swoim życiu. Moja agencja zrobiła tysiące transakcji, i najgorszy syf, najgorsze bagno, które było do zamknięcia, trafiało na moje ręce, bo byłem właścicielem. Miałem największą wiedzę w tej firmie. Sam stan prawny sprawdzałem. I dzięki temu, że zrobiłem 1 kilkadziesiąt swoich flipów na własnym majątku, plus zrobiłem dodatkowo do tego parę set transakcji moich klientów, to mam mega dużo wiedzy. Dzisiaj ten temat. I być może mało, mało osób z was byłoby mnie w stanie zająć jakimkolwiek pytaniem w tej kwestii. Natomiast czy to jest niezbędne, żeby być fliperem? Nie. To jest zajebiście ważne, jak prowadzę szkolenie i czuję się mega pewnie w tym. Że ktoś mnie zapyta, a ja mu będę w stanie odpowiedzieć ABC trzy drogi, którą sobie wybierasz. Natomiast w byciu fliperem to jest rzecz. Ważna. Ale dzisiaj ja bym jej nie chciał mieć i ja bym wolał dzisiaj, ileś lat temu, powiedzieć, nie, ja teraz wiem, co są flipy, umieję, bo wiem, że da się je robić i bym je po prostu robił, bym ekspertyzował się w, w samych flipach. Bo flipy, jak wam to zaraz pokażę, szybciej mnożą majątek niż usługi. Szybciej mnożą. I ja dzisiaj na przykład nie wchodziłbym wcale w ten biznes, mimo tego, że on mnie dużo nauczył, dużo warsztatów z klientem, dużo ludzi poznałem. Mega fajny biznes, jak się go lubi. Natomiast dzisiaj bym to, co zrobiłem w 8 lat, gdybym wybrał inną drogę, zrobiłbym w 5. Gdybym poszedł na skróty trochę. Bo ja uważam, że pójście przez agencję to jest taka droga fajna, ale trochę naokoło. I co jeszcze Wam powiem, jeżeli chodzi o, o usługi, o ten biznes? Bo na pewno część z Was myśli sobie, dobra, założę biuro i to będzie dobry start. Albo ja bym wolał powiedzieć, pójdź do, jeżeli nic Cię nie wiesz, to pójdź do pracy, do agencji i tam się sprawdź. A po co, żeby się napić piwa, nie trzeba od razu otworzyć browaru? Po prostu. Można sobie to spróbować. Czy jest dla Ciebie. I wiecie, jaką ja ważną lekcję otrzymałem od, od, jednej z, od Leszka Czarneckiego. To on powiedział coś takiego kiedyś, że biznes usługowy musi przynosić zyski od razu. Jeżeli on przynosi zyski po roku, po półtorej roku, to jest gówno nie biznes. To jest generalnie on, on w to nie, nie powinien wejść. I ja sobie też przyjąłem tę zasadę. Mój biznes, czy moje usługi, czy moje e, pośrednictwo, które realizowałem równolegle do flipów, musiało zacząć zarabiać od razu. Dlatego nie było przestrzeni na żadne koszty, które, które e, być może by mnie ponosiły szybciej, ale nie było tam przestrzeni na żadne koszty. Ja wiedziałem, że od razu muszę zarabiać. Od razu. W pierwszym miesiącu muszę zarabiać, bo nie miałem więcej e, kapitału niż na 2-3 miesiące egzystencji w tym biznesie. To jest jakby ważna lekcja. I teraz kończąc na dziesiąty punkt, to ważne jest, żebyście znaleźli sobie kogoś, za kim możecie podążać. To może być osoba, która jest w waszym Waszej rodzinie, która ma własny biznes, o której możecie podpytać wiele rzeczy. To może być yy, jakikolwiek inwestor, z którym się zaprzyjaźnicie. To mogę być też ja, a może być całkowicie inna osoba. Ale ważne jest to, żebyście spotykali się z tymi ludźmi, jakby byli w ich otoczeniu. I na przykład ja mam wiele takich nieruchomości czy inwestycji, które są ciężko wycenialne. I teraz jak ja je wyceniam? Bo to mieszkania, no to wiecie, to jest pikuś, tak? Jak je wycenić? Jeszcze o tym dzisiaj będę mówił. Ale jak wycenić na przykład biznesy, które macie? Na przykład jak ja wyceniłem swoje biuro nieruchomości? Wiecie jak? Nie... Bo ciężko jest wycenić biuro nieruchomości. Ja wyceniłem, ile bym wziął za te wszystkie komputery, sprzęt biurka i tak dalej. Ludzi nie liczę, bo ludzi mi się nie handluje, ale ile bym wziął za te, za te rzeczy, które są sprzedawalne szybko. I tylko to liczyłem. Ile na przykład wziąłbym na przykład za swój hostel dzisiaj, tak? Ale na szybko. Nie na zasadzie, chciałbym tyle. Po rentowności 5%. Tak? Nie. Ile jestem w stanie na już, na, na gotowo za to wziąć. I to było dla mnie realne. Jeżeli miałem projekty deweloperskie, działki, które kupiłem, to liczyłem, ile był w stanie zapłacić mi inny deweloper na tym etapie inwestycji. Za to. Za, za wejście i jemu też musi, musiałoby się to opłacać. I teraz tak. E, rzecz. Ja, chciałem Wam, wam powiedzieć: e, powiedziałem wam o swoich zasadach, ale te, też chciałem Wam powiedzieć o tym, w jaki sposób ja uważam, że dzisiaj można było zaplanować sobie rozwój swojego majątku i rozwój swojego biznesu. Według mnie. Bo ja się. Znam na kilku rzeczach. Znam się na nieruchomościach, znam się na flipach, na deweloperce i na. na czym jeszcze? Na robieniu pieniędzy może być, że trochę tam się znam. Natomiast nie będę Wam mówił o innych rzeczach, bo nie znam się na wielu rzeczach innych. Wchodzę teraz w startupy, inwestuję w to pieniądze, ale jestem daleki od tego, żeby czuć się ekspertem w tej dziedzinie. Tylko powiem Wam, dzisiaj, jak ktoś mnie zapytał, byłby dzisiaj dwudziestolatkiem, czy dwudziestoparolatkiem i zapytał mnie, co zrobić. To jest właśnie ta droga. I być może dzisiaj jesteście w tym miejscu, ale być może jesteście 2 dwa, trzy, pięć kroków dalej. Dlatego potraktujcie to jako pociąg, który odjeżdża ze stacji zero i wskakujecie do niego, w którym momencie chcecie, na którym etapie jesteście dzisiaj. Okej? Okay?